Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Kontynuujemy nasz serial o złym parkowaniu. Okazuje się, że kierowcy fatalnie parkują w całej Polsce. Ostatnio idąc ulicą Jasną w Warszawie, na odcinku o długości około 100 metrów naliczyłam 17 źle zaparkowanych samochodów. Stali przede wszystkim na miejscach wyłączonych z ruchu, na chodnikach. Kiedy się idzie przez miasto, wydaje się człowiekowi, że kierowcy w ogóle nie mają pojęcia, gdzie mogą parkować, więc może przypomnijmy zasady. Albo nie mają pojęcia, albo nie chcą mieć pojęcia, ale myślę, że wielu rzeczywiście nie wie, że nie tylko znak zakaz zatrzymywania nie pozwala na zatrzymanie pojazdu. Nie pozwala na to wiele miejsc z przepisów ogólnych, są one wyłączone, całkowicie wyłączone spod możliwości zatrzymania się, nawet na krótką chwilę. Przypomnijmy więc, obszar 10 metrów od skrzyżowania, w każdą ze stron, obszar, czyli nie tylko jezdnia, również chodnik, czy inne miejsca w pobliżu skrzyżowania są wyłączone spod możliwości zatrzymania pojazdu. Nawet na krótką chwilkę. Taki pojazd ogranicza przepustowość albo ogranicza przepustowość i widoczność, czyli bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. I popatrzmy, gdzie te samochody stoją. Przecież zakaz zatrzymywania dotyczy również chodnika, a ten drugi to już w ogóle zakazu nie potrzeba, przecież on stoi na skrzyżowaniu praktycznie. I kolejne pojazdy, które stoją na skrzyżowaniu, prawda, kończą się miejsca parkingowe, a one tutaj bardzo wystają. No ja się tutaj złożę, proszę Państwa, aczkolwiek muszę bardzo uważać, żeby pojechać dokładnie, ale jak będzie potrzebował wjechać wóz bojowy straży pożarnej do pożaru, nie wjedzie. Jeszcze bardziej zagraża bezpieczeństwu zatrzymywanie pojazdu przed przejściem dla pieszych w odległości mniejszej niż 10 metrów od tego przejścia. Bezwzględnie zabronione jest zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia, również na chodniku, ale nawet za przejściem dla pieszych mamy pewne ograniczenia. Mianowicie, jeżeli droga jest o dwóch pasach ruchu, w jednym kierunku jeden pas, w drugim, w przeciwnym kolejny, jezdnia o dwóch pasach ruchu, wtedy również za przejściem dla pieszych 10 metrów to odcinek wyłączony spod możliwości zatrzymania pojazdu. No i zobaczmy, gdzie kończy się parking, a dalej co? Dodatkowo tu pomalowano miejsce wyłączone z ruchu, tu już nie ma parkowania. Przejście dla pieszych, proszę Państwa. Skrzyżowanie też nie ma 10 metrów, ale najgorsze to przejście dla pieszych, które takim parkowaniem zasłaniamy. I zbliżamy się do kolejnego przejścia dla pieszych i parking kończy się tutaj. Mamy tutaj koniec parkingu. Czyli każde następne miejsce po prostu nie jest miejscem do parkowania. Organizator ruchu uznał, że to parkowanie to jest niemożliwe. No i właśnie. Te dwa samochody stały nielegalnie i zasłaniały możliwość kontaktu pomiędzy pieszym a kierowcą. Takie parkowanie jest naprawdę karygodne. Zabranie zatrzymywania pojazdu wzdłuż wysepki albo w pobliżu jej punktów krańcowych. Jeśli jezdnia z prawej strony wysepki ma jeden tylko pas ruchu, wtedy musimy 15-metrowy odcinek od tej wysepki zachować, no bo inaczej ograniczamy przepustowość, po prostu nie da się przejechać, szczególnie większym pojazdom. Zabrania się zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka wyznaczającego przystanek pojazdu komunikacji publicznej. 15 metrów w obie strony liczymy. Jeśli jest zatoka, to zakaz dotyczy całej zatoki. Teraz dojeżdżamy do skrzyżowania obciążonego ruchem ostatnio bardzo. Wylot Urzędniczej do Czarnowiejskiej. I popatrzcie Państwo, jak my tutaj parkujemy. Pod prąd, za parkingiem, częściowo na pasie dla rowerów, ogranicza przejezdność, ogranicza widoczność. Skąd on się to w ogóle wziął? Zabrania się zatrzymywania pojazdu przy lewej krawędzi jezdni, całkowicie zabrania się tego poza obszarem zabudowanym. Natomiast na obszarze zabudowanym wyjątkowo takie zatrzymanie przy lewej krawędzi jezdni jest dopuszczalne, ale na drogach jednokierunkowych, cała droga jest jednokierunkowa, bądź na jezdniach dwukierunkowych o małym natężeniu ruchu. A teraz, proszę Państwa, seria samochodów zaparkowanych pod prąd. Skąd one się tu wzięły? Przecież one wszystkie stoją kryminalnie. Wykluczone jest to parkowanie, proszę Państwa, o tej porze tutaj. No chyba, że kierowca przyjechał tu w nocy i zamierza w nocy wyjechać. Ale obawiam się, że część z tych kierowców, popatrzcie Państwo, co drugi, że część z tych kierowców wyjedzie stąd niestety w ciągu dnia.
I co? I będzie się prosiło o tą możliwość. No, inne pojazdy muszą się zatrzymać, żeby go stamtąd wypuścić. To jest taki obciach, proszę Państwa, takie parkowanie. Naprawdę, wierzcie mi, to jest wstyd. Czyli na przykład takie ulice jak Długa, Krowoderska, Kazimierza Wielkiego, mówię o Krakowie, Królewska, wykluczone jest parkowanie z dojechaniem do lewej krawędzi. Widzimy tam miejsce, podnieciliśmy się, fajnie. Nie wolno. Jezdnia o dużym natężeniu ruchu. Podejrzewam, że niestety 90% naszych oglądających nas teraz widzów i może nawet 90% kierowców o tym albo nie wie, albo nie chce wiedzieć, zapomniało, nie przyswoiło sobie tego przepisu. Najgorzej parkują niestety kierowcy małych samochodów, bo im się wydaje, że jak oni się mieszczą, też wjeżdżając czy wyjeżdżając, to wszyscy inni też się zmieszczą. Otóż nie, szanowni kierowcy. O, tutaj mamy taki przykład, proszę Państwa, przysłany nam przez jednego z naszych widzów, gdzie utrudniony jest wjazd i wyjazd ciężkich pojazdów. Kierowca pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy. No ale zaparkował oczywiście za tabliczką pokazującą koniec parkingu, uznając, że nic się nie dzieje. A dzieje się, bo nie mogą z tego miejsca wyjechać duże pojazdy, które tam coś robią, które wykonują jakieś prace. Wyjeżdżają 6 razy, podjeżdżając, cofając. Kierowcy małych samochodów często sobie nie zdają w ogóle z tego sprawy. Ten kierowca autobusu, który zatrzymał się w celu zabrania dzieci i młodzieży na narty, no chyba nie przemyślał dobrze miejsca zaparkowania. Mówi bardzo delikatnie. Właściwie krew się gotuje. Przecież te dzieci są w niebezpieczeństwie. 3/4 jest niezajętej. Brak przejezdności. Jesteśmy przy rogu Biskupiej. Pojazdy z Biskupiej nie mogą wyjechać. No coś makabrycznego. To jest miejsce na zabieranie wycieczki? Szanowny kierowco, przecież nie wolno ci się tutaj było umówić z pasażerami. Nie wolno. A co robi, proszę Państwa, ten Jaguar na miejscu włączonym z ruchu, pod prąd, przez podwójną ciągłą linię musiał tutaj wjechać? Mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. To w takim razie może zobaczmy filmy, które przysłał nasz korespondent z Oświęcimia. A będzie co oglądać, zobaczycie Państwo zaraz. Nie dość, że złe parkowanie to jeszcze pomysł na zawrócenie, bo właśnie komuś pasuje pojechać w innym kierunku. No to niech wszyscy stoją, czekają, a on sobie zawróci. To skandal. Po pierwsze, jak ten samochód tutaj wjechał? Opel Corsa, bo o niego mi chodzi. Popatrzcie Państwo, pod prąd. To na pewno jest droga dwukierunkowa o dużym natężeniu ruchu. Prócz tego, żeby tu wjechać, kierowca złamał ciągłą linię. Złamał zakaz przejeżdżania, naruszania linii ciągłej. Ale co wymyślił przy wyjeździe? Popatrzcie Państwo. Wymyślił sobie zawracanie. A cóż mu tam? Niech wszyscy czekają. Jaśnie pan kierowca zawróci. No i popatrzcie Państwo, jak to pięknie wygląda. A tu kwestia parkowania. Pojazd nauki jazdy chciałby prawidłowo na jednokierunkowej skręcić od lewej krawędzi. Ale nie może się tam ustawić, bo praktycznie na skrzyżowaniu stoi pojazd przy lewej krawędzi właśnie. 10 metrów od skrzyżowania. Ta odległość nas obowiązuje. 10 metrów. Chyba że znaki wskazują co innego. Mamy straż miejską, proszę Państwa, popatrzcie. Zaparkowane samochody tak, że ludzie nie mają jak przejść. Zobaczcie Państwo, szczególnie tutaj, zresztą oba. No tam przecież pani z wózkiem, czy pan z wózkiem nie przejdzie. Pamiętajmy o tym, że musimy zawsze 1,5 metra chodnika zostawić dla pieszych, czyli jest zakaz zatrzymania pojazdu w związku z chodnikiem, częściowo czy w całości na chodniku, jeżeli nie zostawimy 1,5 metra. 3 duże płyty chodnikowe, tyle co najmniej musimy zostawić pieszym. Ważna, istotna kwestia. Mosty, wiadukty, tunele. 3 miejsca całkowicie włączone spod możliwości zatrzymania pojazdu. Z moich obserwacji wynika, że kierowcy szczególnie ukochali sobie miejsca wyłączone z ruchu. Oni się zachowują tak, jakby one były dla nich przygotowane. No tak, jest tam zawsze miejsce do zatrzymania się, więc znakomicie się na takich miejscach parkuje. Oczywiście, skoro te miejsca wyłączono spod możliwości, organizator ruchu tak to zrobił, to znaczy, że właśnie chciał, żeby one zostały wolne, bo takie są potrzeby ruchu drogowego w danym miejscu. Jeżeli zajmujemy, no całkowicie postępujemy wbrew organizacji ruchu w danym miejscu zadanej. Myślę, że nasz serial o złym parkowaniu mógłby mieć tyle samo odcinków, co Moda na sukces. Co najmniej. No mamy jeden serial Przejścia dla pieszych i zachowanie kierowców w tych miejscach. Teraz zaczynamy serial parkowania. Myślę, że wrócimy spokojnie do tego tematu. Materiału jest sporo, a pewnie Państwo będziecie też przysyłać swoje kawałki.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.